który właśnie przeglądając różne nagrania decyduje, czy nie ukarać któregoś z zawodników. No i jeszcze raz ten skrót, tutaj jeszcze dość daleko do mety, Ackermann zamknięty, patrzymy gdzie jest Grunewegel, on był daleko, on tutaj, widać tylko jego kask przechodzi teraz, o widzimy go teraz w pełnej okazałości. Jak Obsena też widać, bardzo pilnował Grunewegena, bądź co bądź to są dwaj Holendrzy, jechał w tej chwili na kole jak Obsen u Grunewegena, tam był także Saro, był ten Philipsen, Luka Mesgec również tu próbował, no miał Luka Mesgec dużo miejsca, bo on jechał środkiem, ale też był tu kontakt i też starli się w takim sprinterskim pojedynku, no a tu przy barierkach zajechał drogę i jeszcze był ten ruch tutaj, no niestety, moim zdaniem Grunewegen, mimo tego, że pierwszy wjechał na metę i się wywalił za tą metą, bo też ucierpiał, to może nie utrzymać tego zwycięstwa, może tu jednak być interwencja sędziowska. Myślę, że będzie interwencja sędziowska, ponieważ to jest jego trajektoria jazdy. Widzimy, gdzie są strzałki na drodze. Chociaż tutaj delikatnie, ale tu jest ten moment, tu jest który zajazd, a popatrzył tu jest jeszcze... i jeszcze ręką go. To. I sam się przewrócił jeszcze, zobacz. No tak, tak, to powiedziałem, że on zaraz za metą runął. I ci pozostali też tutaj się wywracali i wcale nie było bezpiecznie. Ale najważniejsze było jednak to, ten moment, kiedy Grunewegen ruszył do przodu i gdyby tak pojechał dalej prosto, nie byłoby pretensji. Natomiast próbował go jeszcze wyprzedzać na ostatnich metrach przy barierce Fabio Jakobsen. I ten moment, kiedy Grunewegen zjechał do barierek i jeszcze wyczuł, tutaj moim zdaniem ruszył barkiem, nie wiem czy chciał sam utrzymać równowagę, czy w ferworze walki taki manewr zastosował. No i to wprowadziło naprawdę wielkie niebezpieczeństwo na kolana.